Witam w kolejnym odcinku SGSM News. W dzisiejszym odcinku dwa newsy i dość grube newsy z naszego polskiego podwórka. Po pierwsze, w milionerach padł 8 milion. Ósmym zwycięzcą polskich milionerów został pan Marek Wojtuń. Gratulujemy. Tym samym jest to trzeci zwycięzca w tym roku. Przez to rok 2024 już można uznać za rekordowy w historii polskiej wersji milionerów. Taka heca, że mieliśmy trzech zwycięzców w jednej wersji w jednym roku, to chyba do tej pory się tylko wydarzyła w USA, w Japonii, no może gdzieś jeszcze, ale o tym zrobię oddzielny materiał. Tak więc w każdym razie panu Markowi gratulujemy. Drugi news dotyczy teleturnieju Familiada, gdyż po 30 latach zmienia się producent tego teleturnieju. Jak wiemy, przez ostatnie 30 lat ten teleturniej robiła firma Astro. Firma Astro Ryszarda Krajewskiego, który sprowadził ten format do Polski, początkowo na licencji, to było się nazywało Fremantle International, czy Talbot Telegame, potem był PSN Television, no a od 20 lat na licencji Fremantle Media. No i właśnie ta firma przejmuje teraz produkcję tego programu. Do odcinka 3023 wszystkie odcinki to produkcja Astro, a od kolejne to już będzie samodzielna produkcja Fremantle. Generalnie, jak to podaje internet, Astro w stosunku do Fremantle, czy jak to woli Fremantle Media, było podwykonawcą tylko, czyli producentem na licencji w danym kraju. No a że Fremantle Media posiada jednostkę produkcyjną w Polsce, nazywa się Fremantle Media Polska, to też od odcinka numer 3024 podejmie się ono produkcji samodzielnie. No czyli będzie tak jak w innych krajach, gdzie Fremantle Media ma swoje jednostki produkcyjne i tam też tam lokalne jednostki produkcyjne robią lokalne wersje Familiady. No chyba, że nie ma tam jednostki produkcyjnej, to wtedy robi firma zewnętrzna. No ale że w Polsce jest, no to stwierdzi, że rezygnują z podwykonawców i robią ten format na własną rękę. No i cóż, to tyle, jeśli chodzi o newsy dzisiejsze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM News. Cześć!